Dzień dobry Państwu. Dzisiaj duma mnie rozpiera, bo mamy u nas studio Opolanina, który zajął pierwsze miejsce w Off Fashion. No niestety to nie moja nagroda, tylko właśnie Adriana Lewandowskiego, który jest tutaj dzisiaj z nami. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, Adrian Lewandowski. Niezwykły konkurs, który jest w sumie chyba najważniejszym modowym konkursem w Polsce. No i Ty zająłeś pierwsze miejsce. I to bardzo wyjątkową kolekcją. Tutaj mamy dwa egzemplarze z ubrań z tej kolekcji, ale tam ile było projektów tak w sumie naprawdę? Łącznie 15. 15. 15 stylizacji, na każdą stylizację składało się 3 rzeczy, także można, no, trochę więcej. Trochę nietypowa była inspiracja, bo choroby weneryczne, ale inspiracje artyści czerpią z różnych źródeł. Najpierw zacznijmy od tego, co daje Ci ta nagroda? Ta nagroda tak naprawdę jest takim świętem dla mojej pracy, ponieważ praca nad całą kolekcją trwała rok i tak naprawdę nikt o tym nie wiedział. No i tak naprawdę dopiero tutaj ujrzała światło dzienne i spotkała się z wielkim zainteresowaniem, no i od razu z pierwszą nagrodą. To są niezwykłe sukcesy i to tak naprawdę określa Was jako artystów, projektantów. Natomiast Ty projektujesz, myśmy mieli okazję się też poznać, rozmawiać. Tak. Przepiękne kostiumy zaprojektowałeś do spektaklu w Teatrze Lalki aktora Momo. Projektujesz również codzienne ubrania, więc te kolekcje są bardzo różne. Ta codzienność daje Wam tak naprawdę chyba utrzymanie, ale określa Was ten art z tych właśnie fashionowych pokazów i prezentacji, tak? Tak, jakby można powiedzieć, że działam trzyetapowo, ponieważ projektuję kostiumy i scenografię w różnych teatrach. To jest taka moja jedna działka. Jakby kolejną działką jest to, że właśnie projektuję modę haute couture, czyli taką bardzo artystyczną, bardzo szaloną, bardzo niepowtarzalną, ale także właśnie te projekty haute couture dają mi sprzedaż w takiej linii mody użytkowej, więc jakby to mi nakręca drugie. Ale ja obserwowałam twoje prace i jakby właśnie te artystyczne rzeczy, te haute couture, one są jakby bardzo bogate. Co tutaj widać, no, tu są koraliki, ornamenty, tak, dobre materiały, jakieś falbany, lateksy, wszystko się tutaj znajduje. Natomiast ta moda użytkowa, codzienna, jest ona zdecydowanie bardziej estetyczna. Jest nawet, powiedziałbym, że w ogóle bardzo prosta. To są tak naprawdę w większości koszule damskie lub męskie, ale też sukienki na jakieś poważniejsze wyjścia, a to już tak bardziej pod od strony kobiet. Tak, tak. Tutaj właśnie Państwu za chwileczkę pokażemy. Są takie wstępne projekty, właściwie to już są wydruki, tak? Tak. Powiedz, tak. Skąd Ty czerpiesz inspirację? Bo myśmy tutaj też rozmawiali, że jakby są inspiracją z czasów swoich studiów, są rzeczy związane z naturą. Tak. A że uznałeś, że listki i kwiatki są zbyt już oczywiste, to inspirujesz się raczej bardziej człowiekiem i tym, co się z nim wiąże. Tak, tak, tak. Ja gdzieś tam zawsze idę o krok dalej i staram się złamywać schematy. Takim moim głównym nurtem w projektowaniu mody haute couture jest to, żeby właśnie czerpać z człowieka, z jego niedoskonałości, z jego brzydoty, z jego przywar, z takich rzeczy ukrytych, które są skrywane gdzieś tam bardziej w środku, a nie te, które możemy zobaczyć na zewnątrz. No ale to wychodzi na to, drodzy Państwo, ja nawet Państwu zaprezentuję, bo jestem zachwycona tymi pracami. One są pięknie obszyte tutaj perłami, koralikami i jak, tak naprawdę, moim zdaniem, to jest bardzo kolorowe. To, ta brzydota to przeradza się raczej w piękny kolor. No i to tak naprawdę, to jest właśnie z tego pokazu. Tak, tak, tak. I bez tych dodatkowych elementów to spokojnie można w tym wyjść na imprezę. Dokładnie tak, tak, tak. Właśnie skąd kolor? Jakby też takim moim głównym celem w stworzeniu tej kolekcji było to, żeby pokazać, że te choroby, że te wirusy, które są widziane pod mikroskopem, to są tak naprawdę przepiękne formy. To są bardzo bogate formy, bardzo organiczne. No i to jakby to było takim moim głównym punktem wyjścia do stworzenia tej kolekcji. Jakby te formy widziane pod mikroskopem były później przetworzone na hafty maszynowe. Później następnie te hafty zdobiłem diamencikami czy właśnie koralikami. No tak, bo pod mikroskopem wszystko wygląda inaczej. Tutaj nawet są pierwotne wzorce, tak, widzę, że wydrukowane. Tak, 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 różne dziwne bakterie i zarazki. Ale to jest bardzo ciekawe, bo gdybyś tego nie powiedział,
to nikt by pewnie nie skojarzył nawet akurat tych dwóch rzeczy, to bardziej jakiś mikrokosmos. Ale czy masz jakieś takie wzorce artystyczne? No bo jednak często w modzie jest ten problem, że teoretycznie wszystko już było. No tak. I gdzieś tam jest to odtwórcze, no ale mamy jakieś inspiracje w życiu i również w świecie mody, czy to jest bardziej, skłaniasz się bardziej ku Karlowi Lagerfeldowi, czy Chanel, czy Diorowi, masz jakieś takie inspiracje? Tak, jakby mam, moim takim głównym idolem projektowym jest Valentino, to jest włoski projektant, który tworzy przepiękne, spektakularne formy. Tutaj właśnie głównie inspiruje się jego formami, które są zawsze bardzo bogate, bardzo wielkie, bardzo spektakularne. To właśnie on, Valentino. No jak te tak naprawdę twoje marzenia, ambicje i te projekty przekładają się na codzienne życie? Bo ty też poza tymi spektaklami, to teraz ostatni festiwal nasz opolski, ubierałeś właściwie wszystkich debiutantów, również z Niemenową. Tak, tak, tak. I tutaj mieliśmy okazję oglądać, że to była pewna nonszalancja już, bo scena generuje takie rzeczy, ale klasyczna forma. Znaczy moim takim też chyba jakimś takim głównym pomysłem na modę jest to właśnie, żeby rzeczy takie na pozór użytkowe, żeby jednak przedstawiać się w takim bardzo artystycznym wydaniu. No i tak też właśnie było podczas festiwalu w Opolu. Zaprojektowałem i wykonałem marynarkę dla Norberta Wronki, który wygrał właśnie dany festiwal, ale także ubierałem Linę i Natalię Niemen. Każdy artysta, również w świecie modowym, ma jakiś taki swój charakterystyczny znak, charakterystyczną manierę. No ten manieryzm jest u wszystkich artystów. Tak, zgadza się. Czy ty już też czujesz, że masz coś takiego, co jest takim twoim charakterystycznym znakiem rozpoznawczym, na przykład, nie wiem, kolor, sam dobór materiału, czy jakieś cięcie, linie, co lubisz? Czyli ja myślę, że właśnie ta kolekcja pokazała to, co jest takim moim DNA, mojej marki. Tak naprawdę gdzieś tam to było we mnie od dawna, ale nie potrafię tego nazwać, ani jakoś tak zakomunikować światu. No ale teraz mi się to udało zrobić i myślę, że to na pewno bez wątpienia są właśnie hafty maszynowe, hafty koralikowe i hafty diamencikowe. No to wróżę ci dużą karierę na przykład w Bollywood również, gdzie tam mieszka dużo bogatych ludzi, oni kochają te hafty. Ale nie tylko, myślę, że u nas się też to sprzeda, bo jest to bardzo optymistyczna moda jak dla mnie. Przynajmniej tutaj te dwa egzemplarze, no i te inne elementy tego pokazu, które widziałam. Powiedz, jakie jest twoje marzenie? No bo ja zakładam, że ty na razie pracujesz też i sprzedajesz swoje ubrania indywidualnym osobom, które się do ciebie zgłoszą, lub na przykład masz swoją stronę internetową i jakby internetowa ta sprzedaż jest, ale chciałbyś mieć swój salon, chciałbyś pojechać gdzieś na jakiś pokaz w świat, no bo wiadomo, to jest marzenie każdego projektanta, ale jak tak, to co bardziej obstawiasz? Paryż, Londyn, Nowy Jork? Tak. Czy może to To trochę tak jest faktycznie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Właśnie takim moim najnowszym i najbardziej aktualnym marzeniem jest to, żeby właśnie zrobić pokaz podczas Tygodnia Mody właśnie w Berlinie, w Paryżu czy właśnie Rzym, bo bardzo kocham Włochy. Ale nie jest łatwo się dostać na takie pokazy. Co trzeba zrobić? Jak, teraz właściwie zakładam, że ta statuetka w jakimś stopniu też ci pomoże w tym, żeby zaistnieć na tych światowych wybiegach. Tak, ja myślę, że mi to uchyla drzwi, ale jednak ich nie otwiera, ponieważ teraz są potrzebne większe nakłady finansowe, żeby jednak zrobić pokaz gdzieś za granicą. Drodzy Państwo, fantastyczne ubrania, dużo kolorów, ale też z użytkowych rzeczy, naprawdę piękne, klasyczne rzeczy i naturalne materiały, tak, z tego co zauważyłam. Adrian Lewandowski, który zajął pierwsze miejsce w fantastycznym, najważniejszym modowym konkursie w Polsce. Myślę, że bez problemu można u Adriana zamówić sobie rzeczy. No i my na pewno kibicujemy, bo jest to fantastyczna sprawa, że Opolanin znajduje się w świecie mody. No i mam nadzieję, że nie zapomnisz o nas, jak już będziemy Cię oglądać gdzieś właśnie w Nowym Jorku, Paryżu czy w Tokio. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Adrian Lewandowski.